Po raz trzeci spotykamy się z tego niezwykle istotnego powodu identyfikacji kolejnych szczątków ofiar terroru komunistycznego. Te osoby, które miały zostać wymazane z polskiej historii, powracają do naszej historii, powracają do naszej świadomości. Pierwsza postać, Władysław Borowiec. Jego szczątki, proszę Państwa, znajdowały się w dole sześcioosobowym. W tym jednym wąskim dole udało się, proszę Państwa, odnaleźć szczątki sześciu mężczyzn. Tymi najgłębiej pochowanymi były szczątki Władysława Borowca. Kiedy zobaczyliśmy z mężem w telewizji, że odbywają się prace ekshumacyjne na cmentarzu na Powązka, natychmiast zadzwoniłam do IPN-u do Warszawy, żeby mi jakikolwiek kontakt podali, bo ja muszę się śpieszyć, bo moja mama jest umierająca. Przysłali odpowiednie pałeczki do pobrania materiału genetycznego, no i udało się. Henryk Borowski, stracony 8 lutego 1951 roku. Tutaj widzimy strzał wlotowy na potylicy. Wylot nastąpił w okolicy Twarzoczaszki. Mamy do czynienia z katyńską metodą egzekucji. Ktoś mógłby się zastanawiać, no ale jakie to ma znaczenie, czy to jest taka metoda, czy rozstrzelanie przez pluton egzekucyjny, no to ma zasadnicze znaczenie, bo ta metoda egzekucji wpisuje się w jakby całość postępowania z ofiarami, z ich ciałami. Czyli pamięć po tych ludziach miała zaginąć. Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora. W dole ukryto, jak widać, takim niewielkim 8 mężczyzn razem z majorem Zaporą przy samym pomniku. Wszystkie delegacje, które uczestniczyły w różnych uroczystościach tam na Łączce, musiały przejść. Jeszcze parę lat temu, gdyby ktoś powiedział, że do Kutowskiego szczątki zostaną odkryte i zidentyfikowane, to byśmy nie uwierzyli. Ja to byłam przekonana, że oprawcy zadbali o to, żeby go tak poćwiartować, posypać wapnem, spopielić, nie wiem co jeszcze zrobić, żeby nigdy to się nie udało. Przynajmniej ja byłam tak przekonana. Zygfryd Kuliński, stracony w 1950 roku, pochowany, proszę Państwa, w dole, gdzie było 5 mężczyzn. Kolejna ofiara komunizmu, Józef Łukaszewicz, na tym zdjęciu wśród swoich kolegów z oddziału. To już jest fotografia wykonana w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Henryk Pawłowski został znaleziony, proszę Państwa, w miejscu, które znajduje się blisko widocznego tutaj na tym zdjęciu z lewej strony pomnika. W tym, proszę Państwa, dole udało się odnaleźć 3 mężczyzn. Teraz jesteśmy na takim etapie, że po roku zbierania materiału, kiedy się osoby w większości same zgłaszały, w tej chwili sami ich zaczynamy szukać. Nasi koledzy z IPN-u szukają rodzin i tygodniowo około 2-3 rodzin odnajdują i my się wtedy do nich wybieramy albo kontaktujemy się z nimi, aby ten materiał pobrać. Zygmunt Szendzielarz, pseudonim Łupaszka. Proszę Państwa, wszyscy doskonale znamy to miejsce. Rok temu tam na asfalcie wszyscy zgromadziliśmy się po to, żeby uroczyście wyprowadzić szczątki naszych bohaterów. I proszę Państwa, kiedy przeglądałem te zdjęcia, uświadomiłem sobie, że wszyscy byliśmy tam jakby przed tą mogiłą majora Zygmunta Szendzielarza i jego, proszę Państwa, kolegów. Miejsce, gdzie udało się odnaleźć jego szczątki, zaznaczone jest kolorem czerwonym. Niecały miesiąc przed rozstrzelaniem Łupaszki. Po południu, gdzieś o godzinie 5:00, wezwali mnie z celi i wchodzę, 3 siedziało oficerów i my dwoje siedzieliśmy obok siebie i powiedzieli, że możemy tak długo rozmawiać, jak chcemy. Może to ja byłam tak szokowana, w ogóle nie spodziewałam się tej spotkania z Łupaszką. I mówiąc prawdę, niewiele mówiłam, a on powiedział tak, żebym wyszła za mąż i żebym się uczyła. Wacław Walicki, kolejny oficer Okręgu Wileńskiego AK. Jego szczątki, proszę Państwa, udało się odnaleźć w tym oto miejscu.
A tu, proszę Państwa, szczątki Wacława Walickiego. I ostatnia ofiara, Ryszard Widelski. Pochowany w tym samym dole, który już Państwu wcześniej prezentowałem, jest to dół, gdzie pochowano także Henryka Pawłowskiego. Jest to to miejsce. Mieć możliwość identyfikacji takich wielkich Polaków, no to jest ogromny osobisty honor dla każdego z nas. Mamy świadomość tego, w czym uczestniczymy, że to właśnie nam przypadła ta rola. Bez względu na to, co będziemy my wszyscy w życiu robili, zawsze będziemy mogli powiedzieć, nawet za kilkadziesiąt lat, tak, to my mieliśmy ten zaszczyt poszukiwać szczątków majora Zapory, majora Łupaszki. Tak, to my zidentyfikowaliśmy ich szczątki i to my ogłosiliśmy ich nazwiska. Teraz, przygotowując prezentację dla Państwa, kiedy zrobiliśmy analizę poszczególnych numerów, wiemy już, proszę Państwa, że człowiekiem, którego szczątki jako pierwsze zostały rok temu wyniesione z łączki, był major Hieronim Dekutowski Zapora. Możemy powiedzieć, że w sposób wręcz symboliczny major Zapora po raz kolejny stanął na czele oddziału żołnierzy wyklętych, tym razem nie po to, żeby poprowadzić ich do walki, ale aby z tych dołów hańby, dołów śmierci, z powązek wyprowadzić.